Jarek to kawaler mieszkający w niedużym domu. Właśnie robi sobie smaczne jedzonko. Kurwa, no nie działa! Jarek mieszka jedynie ze swoim przyjacielem, Akselem. Aksel to pies. Ła, ty psie, co mnie dziabiesz? Przestań na mnie krzyczeć, bo wsadzę ci tą dynię w dupę. Sorry, Jezu. Jara ci się kuchnia pajacu. O cholera. Jarek walczył z pożarem i nawet nie zwrócił uwagi na to, że jego psiur zaczął gadać ludzkim głosem. Srać mi się chce. To zejdź na dwór. Hola, hola! No co? Nie zapomnij posprzątać, nie można zostawiać stolca na osiedlu. Spoko, loko. No i klasa. Ej, jesteś psem, czemu ty gadasz, Aksel? Aksel? Mega dziwne, mój pies zaczął do mnie gadać. Przynajmniej posprząta. Aksel wrócił, a wtedy zaczęła się poważna dyskusja. Narobiłem pod dom sąsiada, to już nie sprzątałem. Git, a ty, słuchaj, bo ty gadasz i ja nie wiem, o co chodzi w sumie. Przeczytałem książkę Jak być mówcą Dale'a Carnegie'a i umiem. No dobra, ale po co? Mam już dość tego, jak ludzie traktują psy. Od dzisiaj moim celem jest przejęcie władzy nad światem i wyeliminowanie ludzi. Ej, no we! No co? No nie rób tego, no. Zrobię. Aha. Dziwnie to wygląda. Chyba zadzwonię na policję i może zabiorą ode mnie tego nawiedzonego kundla. Głodny jestem. Jarek dzwoni na policję, a ta jak na polskie standardy przyjechała bardzo szybko. Dzień dobry, co się dzieje? Tego psa opętało! Nic mnie nie opętało! Mojego psa! Zobaczmy. No, powiedz coś. Nie. Widzisz pan? On gada! Halo! No dobra, i co? Widział pan kiedyś gadającego psa? Za kogo ty pracujesz? Nie da się z tobą gadać w ogóle. Chcę rozmawiać z twoim szefem. No, ja to pracuję dla rządu w sumie, nie? Jarek udał się do Pałacu Prezydenckiego, aby poinformować o złym zachowaniu policjanta. Dobry panie prezydent. Spoko, podpiszę. Co? Co? No, ja chciałem przykonfiturzyć na policjanta, co mnie obsługiwał. No, a co ci niby zrobił? No, mój pies zaczął gadać i mówić dziwne rzeczy, a on bekał tylko gnój. Jeszcze gadających psów mi brakowało w tym kraju. Pierdolę tą robotę od dzisiaj, nie jestem prezydentem. Jadę se na narty, nara. Co? Jak to? Sekretarz, ogłoś, że pierdolę. Uwaga, rodacy, prezydent pierdoli. No. Panie prezydent, ale kto będzie następcą? No, on. Co? Jarek niespodziewanie padł ofiarą bycia kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, chcąc tylko zgłosić dziwnego psa i policjanta. Dziwna akcja. Wracam do domu pogadać z psem. Co? Dzień dobry, czy to pan jest kandydatem na prezydenta? Ale... Czy zna pan dowcip o oślim drucie? Jaki to ma związek? Czy będzie debata z pana przeciwnikiem? Nie, z nikim nie będę. Naprawdę odpuści pan stanowisko psu? Przecież nie chcę być żadnym Co? Jak to psu? Aksel w czasie nieobecności Jarka na chacie postanowił zgłosić się na prezydenta kraju i zbiera niemałe poparcie. PKB przeznaczane na kulturę i edukację powinny wynosić 11,3%. Bezdyskusyjnie. Nie wiem, co się odwaliło, ale przecież nie pozwolę, żeby mój pies rządził całą Polską. No, to ten, to ja dam 12% PKB na kulturę. I jeszcze jak wygram, to wszyscy dostaną piwo za free. Oj, wydrukuję wszystkim po 1 000 000 zł. Nie czaję, czemu ludzie łykają to wszystko jak pelikany, ale zastosowałem tą samą metodę. Jak wygram, to zalegalizuję małżeństwa z psem i zrobię mięsne piątki w szkołach. Jarek w tym czasie poszedł se do kibla na dwóje. Umył ręce, wytarł i wrócił na debatę. Nie wiem, po co to mówię. Witam na debacie kandydatów na prezydenta. Zapraszam do zadawania pytań. Ja mam... Proszę. Pies cię jechał. Ja też chcę. Tak? On liże się z poduszkami wieczorem, a na poduszki przykleja zdjęcia Young Leosi. Myślałem, że wszyscy tak robią. Jarek poczuł, że przegrywa debatę, a kończy nam się czas antenowy, więc pora na zakończenie. Przestańmy się kłócić! Nie jesteśmy wrogami, działamy dla dobra narodu! Pokażmy, że się kochamy, a nie nienawidzimy. Tak! Kocham cię, Aksel! Ja, cyby też Jarosław. Zaczyna się robić bardzo dziwnie. Jarek i Aksel zaczęli się całować, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali rotę. Aksel z Jarkiem tworzyli potem rodzinę, a ich syn Jaksel był gnębiony w szkole i... Nie mam pomysłu dalej, nara.